Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kanale politycznym, a moim Państwa gościem jest dr Piotr Napierała. Witam serdecznie. Dzień dobry. No, będziemy rozmawiać na temat bieżący, ale temat bardzo rozwinięty. Jeszcze w trakcie, kiedy to, Szanowni Państwo, nagrywamy, trwa szczyt NATO. On trwać jeszcze będzie przez kilka najbliższych godzin, ale pierwsze ustalenia już mamy i o tym chciałbym z panem doktorem dzisiaj porozmawiać. Otóż zacznijmy od pierwszej rzeczy, której się dowiedzieliśmy, którą ogłosiły media w zasadzie w całej Europie, które tym szczytem są zainteresowane, a mianowicie też jest to oczywiście medialnie najbardziej poruszająca kwestia, czyli fakt określenia Federacji Rosyjskiej już nie, broń Boże, gdzieś tam sojusznikiem, stroną współpracującą, tylko określeniem Rosji faktycznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie, dla bezpieczeństwa w Europie i dla bezpieczeństwa krajów NATO. Pana zdaniem to jest faktycznie przełomowa zmiana, że taka narracja się w NATO pojawia i to w oficjalnych dokumentach, bo o tym już słyszymy właśnie z oficjalnych struktur NATO. W niektórych państwach, włącznie z naszym, już od jakiegoś czasu się mówiło o Rosji jako o przeciwniku i zagrożeniu. Także to nie jest tak, że w rozmaitych dokumentach związanych ze strategią narodową innych państw już się to nie zdarzało. Ale oczywiście, no, że cały sojusz występuje razem i podkreśla, że ma mniej więcej, no właściwie ma takie samo patrzenie na to wszystko, to oczywiście jest coś nowego. Warto pamiętać, że w ogóle Zachód bazuje tak naprawdę nie tyle na wspólnych interesach, bo to często bardzo pada u rozmaitych krytyków NATO, że NATO przecież nie łączą żadne takie specjalne interesy na co dzień. NATO jest zbudowane na wartościach, na standardach, a nie na interesach, więc oczywiście, że wspólna deklaracja jest jeszcze bardziej przez to ważna. Dlatego, że właśnie ustala się pewne standardy, że do tego momentu tak, dalej już nie, tak, coś takiego można tak powiedzieć. Rosja jest określona jako takie państwo destabilizujące, państwo powodujące sytuację niebezpieczną dla wszystkich swoich sąsiadów. To jest rzeczywiście mocne, dlatego że właśnie od deklaracji wychodzi ta twarda polityka NATO. I też oczywiście, jeżeli chodzi o, bo bardzo, bardzo szybko zaczęto mówić o tym, że być może te deklaracje szumne, prawda, ale tak naprawdę czy one coś zmienią, jeżeli chodzi o obecność na flance i tak dalej, to jest dosyć niesamowite w ten sposób myślenie, dlatego że NATO nie działa od szczytu do szczytu, tylko w sensie merytoryczno-wojskowym działa na zasadzie procedur, które są jakby automatyczne, to znaczy tak jak Rosja zaczyna niepokoić naszych sąsiadów, to momentalnie właściwie na przykład Holandia, daje specjalny przykład takiego kraju, który jest w naszym kraju uważany za taki niespecjalnie się angażujący, błędnie zresztą, ponieważ Holendrzy akurat nie tylko bardzo się w NATO angażują, dają właściwie wszystkie swoje środki wojskowe do dyspozycji, zarówno NATO, jak i grup bojowych Unii Europejskiej potencjalnie, więc się angażują się i tu bardzo dobrze i jeszcze w dodatku dbają o to, i co moglibyśmy my też robić, ja bym bardzo chciał, ale nie wiem, czy tak będzie, dbać o to, żeby stosunki między Unią Europejską i NATO wygładzać. I w ten sposób to jeszcze tę jedność utrzymywać. W każdym razie oni automatycznie po prostu wdrożyli procedury wysłania tych samolotów i to jest to, czym jest NATO na co dzień. Natomiast co jakiś czas jest deklaracja i często się myli to, że NATO od wielkiego dzwonu się gdzieś spotka i robi jakąś wspólną deklarację i dopiero wtedy jest coś wdrażane. To tak nie wygląda, to są korekty. NATO działa, jakby można powiedzieć, z automatu. Więc to myślałem, że można od tego też zacząć. Więc to jest znaczy i nie znaczy jednocześnie. To znaczy w kwestii standardów, w kwestii ujednolicania stanowisk to znaczy, natomiast NATO i tak było już bardzo zjednoczone. Myślę, że warto to podkreślić. No, mówimy o tym zjednoczeniu NATO, ale mówiło się też o tym i to dosyć głośno w mediach było podejmowane, że jednak no, to stanowisko w niektórych kwestiach będzie się dosyć mocno różniło. Pan się spodziewał, że faktycznie dojdzie do zrównania się faktycznie stanowiska takich krajów jak Polska, jak Bułgaria, jak kraje szczegółowo, już nie będziemy wymieniać, ale kraje powiedzmy tej flanki wschodniej z jednak no, znaczącymi głosami Francji i Niemiec, bo chyba tutaj byłby ewentualnie największy zgrzyt, jeśli chodzi o wspólne stanowisko.
To znaczy, ja bym tego tak nie nazwał. Jeżeli chodzi o stosunki na przykład z Ukrainą i to, jak Niemcy odnoszą się do Ukrainy i niesienia jej pomocy, to rzeczywiście są tu takie zgrzyty, natomiast należy rozróżnić politykę NATO i politykę wobec Ukrainy. To nie jest do końca to samo, a mam takie wrażenie, że w naszych mediach się to myli. To znaczy, rzeczywiście zagadnięty niedawno przez dziennikarkę Deutsche Welle Olaf Scholz, jeżeli chodzi o jakąś dodatkową pomoc na Ukrainę, to zwróciło to uwagę, że starał się tam, się uśmiechał i no i nawet nie odpowiedział na to pytanie, ale to nie zmienia faktu, że na przykład jeżeli chodzi o taką politykę na linii Niemcy i reszta NATO, to tutaj mamy wręcz brylantowo, tak? Niemcy się zadeklarowały i zaczęły to nawet robić, a nie tylko zadeklarowały, że 15 tysięcy wojska, taki będzie kontyngent do wzmacniania, ponieważ Niemcy są kluczowe, prawda? Są wystarczająco blisko, więc one się zobowiązują, że 15 tysięcy żołnierzy natychmiast będzie mogło wesprzeć siły szybkiego reagowania. Także jest to taka deklaracja dosyć no, mocna, można powiedzieć. Także o ile Niemcy będą starały się na pewno, żeby NATO nie angażowało się na 100% na Ukrainę, tylko powiedzmy tam na 60-70%, to jeżeli chodzi o zobowiązania względem NATO, gdyby NATO było niepokojone, jakieś państwo NATO, na przykład Estonia, to tutaj jest bardzo pięknie pod tym względem. Także to są też trochę dwie różne rzeczy. Jeśli chodzi na przykład o Francję, to francuski prezydent wysłał przecież dodatkowych spadochroniarzy do Estonii. W tej chwili jest już ponad 8 tysięcy żołnierzy innych państw natowskich w Estonii. Także wydaje mi się, że ta polityka natowska działa bardzo dobrze, natomiast ewentualnie są rozbieżności są tylko co do tego, jak bardzo angażować się na Ukrainie, ale tam też właściwie już trochę mamy ujednolicenia, ponieważ Francuzi wysłali armatochaubice Cezar, ci Włosi wysłali niedawno podobny sprzęt. Także właściwie tu też jest troszkę lepiej, chociaż oczywiście pewne różnice zawsze będą, bo to jest bardziej na standardach oparte. Mhm. No tak, tylko że też widać po tym szczycie NATO, że mamy oczywiście jakby kwestie, trzeba to rozróżnić, kwestie zaangażowania na Ukrainie, a kwestie samego samych spraw wewnątrz sojuszu, no ale jednak prezydent Andrzej Duda dosłownie kilkadziesiąt minut temu ogłosił, że dla Polski jednym z najważniejszych zapisów było połączenie wspierania jakby przez kraje członkowskie NATO Ukrainy z ewentualnym wsparciem NATO. No to też jest znacząca zmiana w przypadku sojuszu, bo do tej pory jednak tego rodzaju zapisów w historii nie mieliśmy. W sensie Polska w takim przypadku, pomagając Ukrainie, zyskuje automatycznie w tym statusie jakby państwa NATO, że państwo NATO będzie musiało Polskę mocniej wesprzeć. No to też jest bezprecedensowe jak dotąd zapis. Tak, tylko to można interpretować z tej strony, że ponieważ Polska i tak się angażuje na rzecz sąsiada, który jest niepokojony przez innego sąsiada, no przez dalszego sąsiada, znaczy Rosja też jest naszym sąsiadem przez Kaliningrad, to można powiedzieć, że jest to dosyć oczywiste, że w którymś momencie było trzeba przyjąć taką zasadę, że ten kraj, który jest bardziej zaangażowany w coś dotyczącego obrony bezpieczeństwa regionu, to będzie odpowiednio wzmacniany, prawda? Więc właściwie te dwie rzeczy też się nie kłócą znowu, ponieważ można to traktować na tej zasadzie. Polska angażuje się na przykład na 90% na Ukrainie, a Niemcy na 60%, ale Niemcy są na 100% za tym, żeby Polacy, którzy angażują się na Ukrainie na 90%, ja tutaj trochę tak wymyślam, żeby pokazać jakby jak to funkcjonować może, to i tak będzie to całkowite to wsparcie na zasadzie, żeby Polska nie słabła jako członek NATO. Więc tutaj punktem odniesienia jest Polska, a nie Ukraina. Może tak bym to ujął. A to muszę o to też zapytać, no bo ten szczyt NATO w Polsce określany jest praktycznie w ostatnich godzinach przez wszystkie przypadki. Absolutnie wszystkie największe stacje telewizyjne się tym zajmują. Również nasz kanał postanowił się tym zająć i tak się zastanawiam, no bo oczywiście to jest spotkanie bardzo ważne, też symboliczne, te wszystkie zapisy, regulacje, ale czy w Polsce nie jest tak, że trochę nad wyraz na to patrzymy? W sensie trochę za bardzo przeżywamy to, co się dzieje dziś w Madrycie, a tak naprawdę, jak pan powiedział wcześniej, no to są bardziej kwestie techniczne teraz do załatwienia, że powinniśmy patrzeć na to jako na pewnego rodzaju proces, a nie pojedyncze spotkanie, na którym coś uda się albo nie uda zrobić.
To znaczy, takie spotkanie i tak zawsze jest ważne, ponieważ trzeba sobie przypomnieć, że właśnie jest podobny sposób patrzenia na życie ludzkie, na politykę i tak dalej, więc te spotkania są potrzebne. Mamy też sytuację taką, że Estonia jest bardzo zaniepokojona, że ewentualnie mogłaby Rosja ją skubnąć, ale wszystko jest robione tak, żeby raczej to utrudnić. Szczegółów się nie dowiemy, bo szczegóły są utajnione i o tym Stoltenberg mówił, że są utajnione i pozostaną takie. Natomiast mówią, że Estonia nie ma się czego obawiać. No, mamy też oczywiste bardzo dużo jednak takich pewnych zmian, to znaczy siły szybkiego reagowania na wschodniej flance będą podniesione, tam niektórzy piszą, że 10-krotnie, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy, chyba 7-krotnie jednak, ale to i tak jest dużo. No i batalionowe grupy będą wzmacniane do wielkości brygady i tak dalej, i tak dalej. Także są dodatkowe, będą samoloty, dodatkowe szwadrony F-35 amerykańskich do wzmocnienia lotnictwa brytyjskiego i będą stacjonowały w Wielkiej Brytanii. Będą dodatkowych kilka niszczycieli amerykańskich, wzmocni grupę niszczycieli stacjonujących w porcie w Hiszpanii. Także tych nowych decyzji jest dosyć dużo, więc nawet uwzględniając ten fakt, że NATO działa z automatu i takie spotkanie nie wywraca wszystkiego do góry nogami, ponieważ NATO i tak działa, to i tak pewne zmiany jednak zostały tam podjęte, prawda? No oczywiście wejście Finlandii i Szwecji. Szwecja jest tu kluczowa, jest taki nawet żart, że czy Finlandia wejdzie do NATO? Nie wiem, spytajcie Szwecji, tak? Bo dlatego, że to Szwecja jest tak naprawdę gwarantem bezpieczeństwa Finlandii i to Szwecja tak naprawdę ma plany obrony wschodniej Skandynawii, a nie Finlandia. Więc tutaj też ta kwestia, że Szwecja wejdzie do NATO jest bardzo interesującą kwestią też i to jest bardzo duża zmiana, dlatego że Szwecja to jest kraj, o który ma własny, bardzo duży potencjał wojskowy, własne zdolności technologiczne. I teraz bardzo ciekawa sytuacja, tutaj jest pewien szum informacyjny, bo jeżeli chodzi o Turcję, Turcja zgodziła się na wejście Szwecji, no i Finlandii też jakby z automatu, ponieważ Szwedzi obiecali, i Finowie zresztą też, że nie będą wspierać partii PKK, czyli Partii Pracujących Kurdystanu, których Turcy uważają za organizację terrorystyczną. Co jest ciekawe, Szwedzi to oczywiście obiecali, nawet obiecali też wsparcie swojej tajnej policji SAPO i w ogóle wywiadu i w ogóle technologii do zwalczania tego terroryzmu. A tylko że Szwedzi uważają PKK za organizację terrorystyczną już od chyba 40 lat. Więc wielu mówi, że raczej Turcji zależało, żeby uzyskać coś od Amerykanów. Amerykanie nie dali im bowiem F-35, dlatego że Turcy kupili antylotniczy system, znaczy obrony przeciwlotniczej od Rosjan, a nie można być jednocześnie mieć tego super nowoczesnego samolotu, który jest systemem walki de facto, połączone jest to wszystko, i jednocześnie mieć broń wroga, prawda, żeby móc jednym drugie badać. No i Turcy właściwie zdaje się, że niczego od Amerykanów nie osiągnęli, nie dostali, a mimo to się mówi, że chcieli czegoś od Finlandii i Szwecji. Trochę to się wszystko nie trzyma kupy, mówiąc kolokwialnie, ale wygląda na to, że Turcja mięknie i zgodzi się chyba na to, rzeczywiście na to wejście dwóch następnych silnych krajów, zwłaszcza Szwecja. No, domyślam się, że po prostu nie wszystkie informacje, to po pierwsze nie wszystkie informacje dostajemy, a czasem też jest dobrze po prostu medialnie takie wrzutki zrobić, żeby ludzie zastanawiali się nad trochę innymi rzeczami, no to muszę o to zapytać w przypadku szczytu NATO, no bo to jest kwestia podnoszona absolutnie przez myślę wszystkie kraje i też geopolityków, którzy obserwują to, co dzieje się w Europie. Czy ten szczyt, to co dzieje się w Madrycie, to jest absolutnie porażka polityki Władimira Putina, no bo część ekspertów właśnie na to wskazuje, że NATO poprzez to, co zrobił Władimir Putin, o 180 stopni odwróciło jego politykę. Stało się coś absolutnie innego, niż on planował poprzez rozpoczęcie, jak to jest określane w Rosji, operacji specjalnej, a tak naprawdę wojny na Ukrainie.
To znaczy, nie wiem, czy tu mamy odwrócenie, czy to mamy odwrócenie polityki NATO o 180 stopni. Mi się wydaje, że chyba nie. Nawet jeżeli te kraje uważały, że sytuacja między Ukrainą i Rosją, jak Francja i Niemcy, zwłaszcza Niemcy, uważały, że nie jest dostatecznie niepokojąca, żeby tam na przykład Rosji nie wyrzucać ze Swifta, prawda? Ja będę to ciągle przypominał, bo już trochę mamy krótką pamięć, że to Niemcy, Włosi, Węgrzy i Cypr tylko byli za tym, żeby nie wyrzucać Rosji ze Swifta, to jednak wszystkie inne kraje były za tym, żeby wyrzucić. I w zasadzie tutaj jakichś wielkich rozbieżności na ten temat nie było. Co najwyżej można się było zastanawiać, czy ta walka między dwoma krajami, które nie należą do NATO, jest sprawą NATO i czy jest sprawą NATO do jakiego stopnia, tak? Czy destabilizacja regionu, jasne, ale więc ja nie wiem, w każdym razie tutaj jest dużo deklaracji, takich na przykład jak premiera Borisa Johnsona, który powiedział, że Putin osiągnął coś zupełnie przeciwnego niż chciał rzeczywiście i że będzie więcej NATO. Natomiast Biden powiedział, że miała być finlandyzacja, czyli to przypomnę, to był taki termin oznaczający zastraszanie Finów, żeby się za bardzo nie integrowali z rozmaitymi organizacjami zachodnioeuropejskimi z czasów zimnej wojny, że miała być finlandyzacja NATO, a się stała finlandyzacja Europy, a się stała natoizacja Europy, prawda? Więc jasne, ale ja bym tego aż tak nie powiedział, że to się wszystko odwróciło 180 stopni. To troszkę przesada. Ale oczywiście jest to jakby przegrana Władimira Putina, jego myśli politycznej, która miała nastąpić. Czy możemy ten szczyt takim mianem poniekąd określić, że jest to zmiana właśnie w kontekście tego, że wiemy doskonale, że ta polityka Władimira Putina nie wyszła? Znaczy, niektórzy mówią, że Putin jest po prostu bardzo ciężko chory i ma wszystko mu jedno, a niektórzy uważają, że dogadał się z Chińczykami lub Hindusami i mu wszystko jedno. Więc to jest chyba ten etap. Więc przede wszystkim on jakby całkowicie zerwana jest współpraca między Rosją i światem zachodnim de facto. Można tak to nazwać, a co oznacza także, że z Koreą Południową i Japonią w zasadzie też, bo to jest też świat zachodni, tylko z drugiej półkuli. Natomiast no, są Indie, które coś tam dla Rosjan miały robić, ale nie wiadomo, czy to działa. Wiadomo, że niektóre sankcje działają, więc gdyby tej współpracy było więcej, to Rosja by wyszła bardziej obronną ręką niż wychodzi. Wiadomo, że Chińczycy ciągle tak trochę ostrożnie na Rosję patrzą. Za dużo jest sprzecznych interesów. Chiny są uzależnione od tego, że wszyscy kupowali zabawki na przykład. Rosja jest uzależniona od energetyki i od tego, czy będą kupować inni ropę i gaz. To są sprzeczne całkowicie interesy. Warto o tym pamiętać, bo to jest tak, że ekonomia i energetyka, znaczy energetyka zachowuje się troszeczkę inaczej niż reszta ekonomii. I to zawsze będzie powodowało spięcia. Więc ja myślę, że albo Putinowi jest wszystko jedno na tej zasadzie, że jestem schorowany, no to coś tam będę próbował robić niezależnie od tego, co Zachód zrobi, albo liczy, że się dogada jakoś z Chińczykami, co moim zdaniem się nie uda. To już prędzej z Hindusami, tylko Indie to jest taki kraj no, otoczony korupcją i dosyć słaby jak na swoje potencjalne możliwości, więc nie wiem, szczerze mówiąc, czy on to traktuje jako porażkę. Natomiast no, jest to porażka w tym sensie, że Rosja przestaje mieć zdolność rozgrywania w ogóle Zachodu. A dotąd jakieś tam nieśmiałe próby były, złapano za rękę na przykład przy majstrowaniu finansowaniem partii FPÖ, czyli Partii Wolności Freiheitspartei Österreichs, Strachego na przykład, złapano Rosjan za rękę przy innych takich wspieraniach radykalnej lewicy i prawicy w różnych krajach. No i w zasadzie wydaje się, że to tak daleko nigdy nie zaszło, żeby dojść do tego mainstreamu, do tego rdzenia politycznego. No a teraz będzie to jeszcze trudniejsze. Także mi się wydaje, że Rosja cały czas przegrywa te kwestie wpływu na Zachód jeszcze i przed tym szczytem. To jeszcze muszę dopytać, panie doktorze, skoro już rozmawiamy, trochę odejdę od szczytu, ale będziemy przy temacie Ukrainy. W ostatnim czasie można zaobserwować w mediach w Polsce, mówię tutaj o dużych portalach, między innymi internetowych, ale także oczywiście w przypadku powoływania się na media zagraniczne, między innymi na CNN, widzimy zmianę narracji, to znaczy znaczącą zmianę narracji dotyczącą Ukrainy. Jeszcze kilkanaście tygodni temu pisało się praktycznie tylko i wyłącznie o sukcesach, tylko i wyłącznie o zwycięstwach armii ukraińskiej, o bardzo wysokim morale.
armii ukraińskiej. No teraz jednak zaczynają pojawiać się głosy, że sytuacja nie jest tak dobra, jak przedstawiano, że sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. CNN podał informację o tym, że Biały Dom zastanawia się, jak z tej sytuacji wyjść i jak namówić prezydenta Zełenskiego, żeby ten jednak trochę inaczej określał kwestię zwycięstwa, a nie odzyskaniem absolutnie wszystkich ziem, łącznie między innymi z Krymem. Skąd pana zdaniem taka zmiana narracji? To jest tylko i wyłącznie medialny zabieg, czy może coś więcej za tym stoi? Do pewnego momentu, wydaje mi się, mówiono wyłącznie o pozytywach, to znaczy tak czy siak straty rosyjskie to jest pewnie ze 3 razy większe od ukraińskich w sprzęcie, ludziach i tak dalej, to nie ulega wątpliwości. Natomiast nie mówiono praktycznie nic o stratach ukraińskich, znaczy bardzo mało mówiono rzeczywiście, troszkę o czołgach mówiono i były w kontekście tych różnych przetasowań sprzętowych, jakie miano zrobić, że my mieliśmy wysłać nasze czołgi, a w zamian za to dostać inne i tak dalej. W każdym razie mało się o tym mówiło rzeczywiście, prawdopodobnie dlatego, żeby nie powodować osłabienia się morale ukraińskiego. Natomiast dopuszczenie jakby takiej możliwości, że ta wojna nie może trwać w nieskończoność i z tej perspektywy traktowanie tej kwestii, to może wynikać z tego, że albo Rosja już jakby straciła zęby, już niewiele może dalej zdziałać, albo jest to rzeczywiście tak, jak pan chyba z tego, co zrozumiałem, zdaje się myśleć, że rzeczywiście starają się niektóre kraje zachodnie i to właściwie chyba wszystkie, a nie według tej zawsze tej linii podziału, którą tak lubimy malować, która w dużym stopniu nie wygląda tak, jak się maluje, czyli Francja i Niemcy z jednej strony, Anglosasi z drugiej. Wydaje się, że wszyscy chcą przygotować Ukrainę na to, że no, z niektórych być może będą musieli z Mariupola czy z Chersonia zrezygnować. Tak, to może to rzeczywiście tak to wyglądać, że jest to przygotowanie na to, że zresztą w ogóle zaopatrzenie armii ukraińskiej wygląda trochę tak, jak ja tak patrzę na ten sprzęt, który jest wysyłany do Ukraińców, to wygląda to trochę tak, jakby chciano, żeby właśnie te armatohaubice, właśnie Long Tomy i Cezary i tak dalej, to wygląda troszkę tak, i jakby chciano, żeby Rosja już nie posunęła się ani centymetr do przodu, ale niekoniecznie, żeby Ukraińców na tyle podgrzać, że tak powiem, sprzętowo, żeby oni pokusili się o odzyskanie wszystkiego co do metra. Mam takie wrażenie, że zapadła taka decyzja, że przede wszystkim ta wojna nie może już dłużej trwać i to jest ważniejsze niż to, czy Ukraińcy odzyskają wszystko, czy nie odzyskają wszystkiego. Jest to być może troszkę smutne, bo chcielibyśmy może, żeby Rosja, znaczy na pewno chcielibyśmy, że Rosja dostała po łapach za te zbrodnie i tak dalej i wszystko straciła, ale z tego, co tam uzyskała, zresztą niewiele uzyskała. No i ale no możliwe jest tak, że tutaj przedłużająca się wojna powoduje, że zaczyna się już myśleć o tym, żeby ją przede wszystkim skończyć. No to absolutnie, będziemy się ją przyglądać, jaka będzie narracja, jakie będą głosy ekspertów i jakie będą głosy bezpośrednio z Ukrainy, bo myślę, że tam też bardzo szczegółowo trzeba się przyglądać tym informacjom przesyłanym właśnie zza naszej wschodniej granicy. Pan dr Piotr Napierała, moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie Panie Piotrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Jan Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.